Nie żyje najemnik z grupy Wagnera. Zasłynął z wideo z Donbasu. Władimir Andanow zginął w Ukrainie. To najemnik z grupy Wagnera. Władimir Andanow, znany jako Wagha, jeden z najsłynniejszych najemników z tzw. grupy Wagnera, zginął w walkach we wschodniej Ukrainie, podały ukraińskie i rosyjskie media. W Donbasie walczył od 2014 rok, miał brać udział w rozstrzeliwaniu ukraińskich jeńców. Pochodzący z Buriacji Władimir Andanow był jednym z bohaterów nagrania z Gorłówki z 2014 rok. Rosyjscy żołnierze z Donbasu wymieniali wówczas miasta, z których przyjechali, by zabijać Ukraińców. W lutym 2015 rok miał zamordować ukraińskich jeńców wojennych w Logwinowie pod Debalcewem, którego wówczas broniłem, napisał na Twitterze dziennikarz Wiktor Kowalneko. Portal 24TV.ua informuje, że po operacji w Donbasie Andanow walczył w Syrii i Libii. Za zbrodnicze dokonania na froncie otrzymał odznaczenie od Władimira Putina. W 2022 rok wrócił do Ukrainy i przyłączył się do rosyjskiej inwazji. Władimir Andanow nie żyje. Miał zginąć od kuli snajpera. Najemnik zginął w rejonie Charkowa podczas nocnego rekonesansu. Prawdopodobnie dosięgnęła go kula snajpera. Pod koniec marca rzecznik Pentagonu Jean Kirby mówił, że Rosja zintensyfikowała działania w Donbasie, ściągając tam posiłki, między innymi w postaci tysiąc najemników z grupy Wagnera. Wagnerowcy są objęci sankcjami Unia Europejska za tortury, egzekucje i zabójstwa, między innymi w Libii, Syrii i Donbasie. O zbrodniach w Syrii informowała w Rosji niezależna Nowaja Gazeta. Działalność najemnicza jest w Rosji oficjalnie zakazana.